Hejka, hej, witam się z Wami dzisiaj w kolejnym daily vlogu, to znaczy daily vlog. To będzie vlog z weekendu, czyli vlog z dwóch dni. Rozpoczynamy go w sobotę i fajnie, bo dzisiaj sobie będę mogła nałożyć maseczkę, dlatego jestem z Wami tutaj w łazience, umyłam sobie już włosy, teraz będę mieć twarz i nałożymy sobie maskę. Dlatego lubię właśnie soboty, że jest na to czas. Tu jest to moje pudełeczko z maseczkami i ja bym chyba chciała coś nawilżającego, może coś takiego. Maseczka idealna dla zmęczonej skóry. Coś dla mnie. Okej. No to robimy tą. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony. Słuchajcie, chyba pierwszy raz, jak mam właśnie taką maskę w płacie, to ona w moment zrobiła się praktycznie sucha. Tak jakby moja skóra wypiła wszystko, co było w niej zawarte, całą tą esencję, więc jestem w szoku, naprawdę. Chyba potrzebowałam tego, bo widzę, że naprawdę już tutaj praktycznie jest sucha. Dzisiaj nam troszeczkę się zeszło z rana i będzie takie późniejsze śniadanie, ale mam wiejskie jajeczka, ugotuję je i chyba zrobimy po prostu sobie kanapki z jajkiem. Jakoś tak mam ochotę, więc ugotuję teraz, nie wiem ile, może ze 3 jajka i jemy. Właśnie robiliśmy fotki na 8 miesięcy, Aleksa, już 8 miesięcy minęło, nie wierzę w to. I takie fajne było światło, super wyszło. Jeśli chcecie zobaczyć, to oczywiście zapraszamy Was na Instagram. Zawsze link jest w opisie, jeszcze tutaj Wam napiszę, jak nas znaleźć. Ja właśnie się ubieram i chciałam Wam pokazać te topy, o których Wam wspominałam na Instagramie. To są topy z Zary i bardzo Wam serdecznie je polecam. Tutaj macie metkę i namiary, gdybyście były zainteresowane, czekajcie, o! Teraz one kosztują 36 zł. Ja mam w rozmiarze S i muszę sobie jeszcze kupić taki biały, bo beżowy mam. I one naprawdę są super na takich grubych ramionczkach, więc jak macie tutaj takie niekoniecznie piękne ramionczka od biustonosza do karmienia, to można je zakryć i wygląda spoko. Spodnie mam w sumie też nowe z mango. I zaraz Wam pokażę, ja jeszcze ubiorę sobie taki sweterek, może go kojarzycie, to nie jest żadna nowość, z jakiejś chińskiej strony z kiedyś. Tak, i to będzie mój outfit, tutaj mam jeszcze pasek z Stradivariusa. Okej, no więc tak to wygląda, to jest taki oversize'owy sweterek poszarpany. Z tego co kojarzę, to on jest ze stronki Zaful, jeśli taka istnieje. Kiedyś wzięłam od nich rzeczy, teraz już nie biorę, więc nie wiem, czy one tam są, czy nie. Ale możecie sobie zobaczyć. On jest takiej średniej jakości, jeśli chodzi o materiał. Tutaj czuję, że to jest taki poliester, ale podoba mi się. Nie widziałam nigdzie indziej podobnego, lepszej jakości w jakichś takich naszych sieciówkach w galerii, więc no, całkiem spoko jest. A na ustach, tym razem sprawdziłam, mam pomadkę Eveline Oh My Lips w odcieniu 08. Ona jest taka mocniejsza nawet niż ja teraz mam ją na ustach, ale ja ją jeszcze zawsze tak odciskam, żeby nie była taka bardzo, bardzo ciemna. I teraz czekam, aż Paweł skończy swój projekt, bo robi coś na studia i będziemy coś działać, bo jest ładna pogoda, może pójdziemy na spacer, może pójdziemy gdzieś na obiad. Mam w sumie zupę z batata, którą robiłam wczoraj, ale nie chce mi się gotować, nie chce mi się robić drugiego dania, gotuję cały tydzień, więc w weekend zazwyczaj tego nie robię. W niedzielę zazwyczaj idziemy do moich rodziców, w sobotę gdzieś sobie wychodzimy. Także tak to wygląda. Who and
stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. My już jesteśmy po obiedzie i będziemy teraz wyruszać na spacerek taki 40-minutowy, godzinny, żeby Alex się dotlenił. Przy okazji my się przejdziemy, jest ładna pogoda, także spoko. A później będziemy prawdopodobnie gdzieś jechać na obiad, bo zjedliśmy tylko zupę, więc pojedziemy sobie gdzieś może na jakiś makaron. Mam ochotę dzisiaj, więc coś wymyślimy. Zbieramy się, ubieraj czapę. Zobaczcie, jaka tutaj inwestycja nam powstaje w parku lotników. Będzie tutaj oczko wodne z takim pawilonem, będzie też kawiarnia. Nie mogę się doczekać, niby chyba w kwietniu mają z tym ruszyć, ale wydaje mi się, że będzie opóźnienie, bo jeszcze to wygląda dość słabo, no ale nie wiem, zobaczymy. A nie, data zakończenia czerwiec, a to widzicie, 30 czerwca. Także myślę, że do czerwca spoko się wyrobią. My już zakończyliśmy spacer i jedziemy właśnie coś zjeść, ale powiem wam, że po tym spacerze siadłam w domu i jakoś mi sił zabrakło. Musiałam zjeść coś słodkiego, wypiłam kawę już drugą dzisiaj i jest trochę lepiej, ale chętnie teraz coś zjem, bo nie wiem, może to kwestia pogody, zmiany pogody albo jakiegoś ciśnienia, ale padam, nie mam na nic sił. Także posilimy się, może siły wrócą. W ogóle często jest tak, że jak się długo przebywa na świeżym powietrzu, przynajmniej ja tak zawsze miałam, jak jeździłam na nartach czy na snowboardzie, to później tak się chce spać, o, albo po basenie to już w ogóle, tak się chce spać i może po prostu to jest kwestia tego naszego dzisiejszego spaceru. Dawno nie byłam na takim długim. I Alex się zdrzemnął, a my nie i teraz właśnie padam. Idziemy zjeść, idziemy do restauracji Warsztat Cafe. No nie wiem, zobaczymy. Porcje są takie duże, że tak naprawdę jedna porcja to są dwie. Mi się udało tyle zjeść, jestem pełna. Nie wiem, czy tam było słychać, co mówiłam, ale porcje były ogromne. To jest naprawdę taka porcja dla dwóch osób, dla takich naprawdę zgłodzonych. Moja była dla trzech osób. No, ja zjadłam więcej niż ty, ale wzięliśmy sobie na wynos, więc spoko w sumie. Będziemy mieć na kolację, może jeszcze zjemy. No. U nas wiedźmin na tapecie i właśnie będę sobie pić piwo bezalkoholowe, 0,0 oczywiście. Ja myślałam, żeby jakieś przegryźć snaki, ale powiem wam, że ja dalej jestem tak najedzona po tym makaronie. Ty też? Czy nie? Ja nawet nie mam siły myśleć o jedzeniu, o kolacji, o czymkolwiek. Więc chyba już sobie odpuszczę dzisiaj. Chyba, że jeszcze, no zobaczymy może później. No i widzimy się jutro. Jutro jeszcze nagrywam vloga i to będzie taki właśnie vlog z dwóch dni z weekendu. Jutro też będzie fajny dzień, bo idę na targi takie dziecięce z Monią, więc na pewno coś tam gdzie niegdzie wam ponagrywam. Także żegnam się z wami, jeszcze mi się pranie kończy, powieszę, będziemy chillować, także buziaki, pa, do jutra. Jednak skusiłam się na taką mini kolację. U nas dzisiaj pobudka o godzinie 6. Właśnie sobie siedzę pod kocem z herbatką, bo tak mi zimno. No i wstajemy. Hejka, witam was w niedzielę. Ja właśnie się wyszykowałam. Nie, już się dzisiaj z wami chyba witałam. Tak, witałam się o godzinie 6 rano, jest teraz 11. I ja właśnie się wyszykowałam. Ubrałam sobie leginsy z Calzedonii, ten top co wczoraj z Zary. Marynarka też jest z Zary, pasek jest ze Stradivariusa. Nie, tak to wygląda i będziemy szły właśnie z moją siostrą na targi Mama Wil, są w Krakowie, takie największe chyba targi, jakie w ogóle są mamowe i mam nadzieję, że coś fajnego wyhaczę. Aleksa zostawiam w domku, tutaj zostanie z tatą, dlatego że za dużo tam jest ludzi, myślę, że po prostu by się tylko wymęczył, a jeśli mam z kim zostawić, to korzystam.
A może Wam coś jeszcze tam ponagrywam, więc też będzie mi łatwiej mieć dwie ręce wolne, także zmykamy. Ja już schodzę na dół. Tak, moje glam life. Dziękujemy bardzo. Pa! Tata nas podwiózł, bo ostatnio wyjeżdżałyśmy tutaj z parkingu godzinę. Znaczy jeszcze chyba stałyśmy pół godziny do... Tak, bo trzeba najpierw opłacić bilecik. Znaczy nie wiem, może teraz to jest lepiej zorganizowane, ale wtedy stałyśmy tak długo, że stwierdziłyśmy, że nigdy więcej nie przyjeżdżamy. No, nie. To już, widzę, patrz na ile jest godzina 11, a tu jest cały parking, Jest zawalony. Więc no. Będzie to samo, bo za godzinę będą już zaczynały różne osoby wyjeżdżać, także polecamy przyjeżdżać samochodem. My już po targach. Pokażę Wam, co kupiłam. Kupiłam sobie 3 bipsy, taki dwupak w kolorach już stricte wiosennych. Jeszcze mam taki, to jest pistacjowy, bardzo mi się spodobał. I kupiłam też taki kombinezon, słuchajcie. Czaiłam się już dawno na taki kombinezon, ale nie mogłam znaleźć nic fajnego, albo były za grube. Ten jest taki, wydaje mi się, idealny, z uszami. Więc mam nadzieję, że będzie na wiosnę. Mam też z tej samej firmy, już Wam w ogóle powiem, co to jest za firma. To jest coś takiego. Mam też takie spodenki. Nie wiem, czy one nie będą za duże, a planowałam je użyć na nasz wyjazd, ale zobaczymy. I do tego jeszcze mam taką czapeczkę, też na wiosnę, taka cieniutka. I w sumie tyle. Odzywam się do Was, jest już godzina 16, umówiliśmy się z moją przyjaciółką, ma tutaj do nas przyjechać, więc ja na szybko sprzątam, bo wpadliśmy dosłownie 5 minut temu, na szybko wszystko ogarniam. Paweł poszedł do sklepu po jakieś snaki, bo będziemy pewnie grać w gry, takie planszowe. No i tyle, także jeszcze się później do Was odezwę, już późną porą wieczorową, to się z Wami pożegnam. Na razie jeszcze lecę szybko posprzątać stół. U mnie już wszyscy padli i Paweł śpi, Aleks śpi. Ja jeszcze ogarniałam wszystko poimprezowo, zbierałam wszystko ze stołu, włączyłam zmywarkę, posprzątałam też zabawki Aleksa, żeby było jutro rano czyściutko i ładnie, żeby się dobrze wstawało. Wykąpałam się, nakrymowałam, idę spać. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie mój kanał, a ja się widzę z Wami w kolejnym filmie. Buziaki, pa!